Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Was kolejną Astra J. Tym razem jest to przedlift z 2011 roku, z jednym z bardziej poszukiwanych silników, bo mocniejszym od 1.4 turbo. Mamy tu 1.6 turbo, 180 koni. No nie można powiedzieć, że jest to biały kruk, ale jest ich dużo mniej. Większość osób wybierało 140. 140 jest taka w porządku. Powiem Wam, że jest takim samochodem ok, nie ma szału, nie robi. Ale już tutaj, gdzie mamy te 180 koni, no to ten wóz jest taki żwawy, ma ochotę jechać jak jakiś diesel. 11 rok, manual i przebieg 162 tysiące, czyli teraz ma, można powiedzieć, 13 lat. Czyli ktoś robił mniej więcej troszkę ponad dychę rocznie i duży plus, bo jest to potwierdzone w serwisach ASO. Dużo jest tych wpisów ASO, jest też chyba kilka też poza ASO, to mam książkę, pokażę, bo mam oczywiście ją. No i chyba jakieś wpisy były robione w tym serwisie, co ostatnio sprzedawałem Corsa D, tym Delo albo Durkop, muszę spojrzeć, bo jest to w książce. Cóż o aucie, jeszcze ciekawa rzecz, że teraz na początku powiem, auto ma instalację LPG, czyli w Polsce bardzo polecana, może nie polecana, bardzo poszukiwana opcja, no bo instalacje oczywiście wraz z inflacją zdrażały, więc teraz trzeba zapłacić sporo za dobrą instalację, a tutaj macie już ją założoną w cenie auta z, można powiedzieć, praktycznie czystą benzyną. Homologacja na butle jest ważna, chyba jeszcze 5 lat, butla w kole, więc nie będzie z tym problemów, aby sobie normalnie zrobić przegląd, zarejestrować pojazd. Z wyposażenia, jak widać, ma koła 17 cali. Chyba te 160 też mają inną końcówkę wydechu, bo standardowej tutaj nie wystaje. A pewnie jak zobaczyliście, troszeczkę tutaj ta końcóweczka wystaje. Jest taka chromowana, ładna. Z przodu światła do jazdy dziennej, przeciwdzielne. No i to by było na tyle. Nie jest jakiś to wypas. Ktoś bardziej postawił na, że tak powiem, wrażenia z jazdy, a nie jakieś tam wielkie wyposażenie. Coś jeszcze warto do nim dodać. Motor suchy, ogólnie technicznie bez zarzutu, opony ładne. No i spalanie przyzwoite, bo te wozy spokojnie starcza im 8-9 litrów, w zależności oczywiście od miasta, w którym jeździcie i od stylu Waszej jazdy. Dobra, nagrajmy sobie papierologię, jaką mam do tego wozu. Tu stary jakiś TIF, spójrzcie, on jest z 2018 roku, przebieg 126 tysięcy kilometrów, proszę. Mam jeszcze TIF aktualny do 2024 roku, proszę, ładnie już się nam złapało. Był oczywiście robiony 2 lata, znaczy w 2022, przy 159, czyli wóz dużo nie przejechał. A teraz jeszcze Wam pokażę, bo tu mam jeszcze jedną jakąś serwisówkę. Proszę, z kiedy jest? Z 18 roku i wtedy miał 120. No, małe przebiegi robił ten samochód i jeszcze jakaś duża faktura. Spójrzcie, 1400 euro. Tu sporo wymian. I przy 140 tysiącach w 2020 roku. I teraz zaczynam Wam pokazać jeszcze książkę od samochodu. Proszę, zaczniemy od początku. Tu pierwszy wpis. Tu się za dużo przeskoczyło. Mamy dalej. Tu Opel, Opel, Opel. I widzicie, dość niewielkie tutaj przeskoki. 14 tysięcy kilometrów. Tu jest jakiś większy, ale obstawiam, że tutaj coś było, bo czasami mówię, książki ludzie nie biorą. Tu macie 90. Też Auto House. Tu macie też Delo. 120, 140, no i dalej macie Delo, również ten Opel serwis przy 152, więc auto ma historię serwisową, no i sporo też tych wymian robionych było w krótkich odstępach czasu. Dobra, schowajmy to i powiedzmy sobie o wnętrzu. Tym razem sobie nagrywanie wnętrza zacznę od kierownicy, bo kierownica jest w bardzo dobrym stanie. Jak spojrzycie, mam nadzieję, że złapie się ostrość. Postarajmy się, proszę, pyk. Tu ładnie, no może nam się złapie. Naprawdę, jak rzadko to mówię, można powiedzieć, że jest w idealnym stanie. Świetnie utrzymana, niewyjechana, przyciski, wszystko tutaj wygląda bardzo ładnie. To nie jest podrapane. W ogóle samochód w środku jest naprawdę przyjemnie utrzymany i zaraz Wam to wszystko pokażę.
widać, że ktoś o wnętrze tego pojazdu dbał. Pokażę Wam boczek tutaj od kierowcy, mięsisty, ładny, żadne nitki nie porwane, to samo na dole, wszystko jest tak, jak powinno być. No i fotel jest taki komfort, gdzie go w różnych płaszczyznach regulować i tu możecie elektrycznie regulować sobie lędźwie, jak pewnie było słuchać przed chwilą. Boczek też nieodklejony, ładny, tutaj niezdrapany. Elektryczne oczywiście lusterka, tutaj macie przełącznik od LPG, LPG już chodzi, ładny silniczek pracuje, nie faluje, oczywiście przełącznik przeciwdzielny, tutaj też schowek, a tu w schoweczku macie wlewy od LPG, żeby było wygodniej, na liczniku nie ma błędów, tutaj sobie włączycie tempomat, macie sterowanie radia przy kierownicy i też komunikaty głosowe, bo auto ma Bluetooth, więc też wygodnie będzie sobie można porozmawiać. Klima, automat, dwustrefowa. Cóż więcej dodać, najważniejsze, że działa. No i co? Radyjko z takim wyświetlaczem po polsku. Jak komuś przeszkadza, może kupić zawsze Androida Chińczyka większego, ale to jest kwestia zawsze klienta. Ładnie deska niezdrapana. Tak samo jak i reszta tapicerki, też przyjemna. Czyste sufity, no i z tyłu macie ISOFIX. Podłokietniczek, ładny. Dość spory, proszę, tutaj dwa miejsca na kubki, to jest używane przez Opel jako popielniczka, ale tutaj jak widać nikt nie palił, można sobie to wyjąć, gdzieś schować i mieć trzecie miejsce na kubek. Mieszek ładny, niepopękany, to zapalniczka, no i tu macie auksika, teraz go dopiero widać, naprawdę wnętrze przyjemne, nie ma się co bardzo nad nim rozwodzić, jest czyste, zadbane. Widać też, że to jest ten przebieg tego pojazdu, no i też widzicie w dokumentach, że on jest potwierdzony. A więc tak, jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, macie pytania, to komentarz. Możecie sobie również zasubskrybować mój kanał, jak chcecie sobie zobaczyć, co będzie się więcej na nim pojawiało nowych samochodów. Dodam jeszcze, że możecie aktualnie sprawdzić moją ofertę na mavkar.automoto.pl, bo mam też taką drugą Astrę, w silniku 1.4 turbo, nie starszą, tylko młodszą, z 16 roku, z niższym przebiegiem. Jeżeli tą znaleźliście, a szukacie właśnie czegoś młodszego, sprawdźcie sobie. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu. Jak nie ma tego auta, jak dostarczy do domu w rozsądnych pieniądzach, Wam podrzucę na lawecie lub też dla niektórych klientów mogę zarejestrować. A jeżeli auto z filmu się sprzedało, zawsze mogę Wam poszukać drugiego na zamówienie. Pozdrawiam, cześć!